Cześć, witajcie w kolejnym odcinku instruktażowym, w którym dowiecie się, jak korzystać z wybranych centralek alarmowych, używając aplikacji mobilnej. W materiale zademonstruję Guardiana 1, 2 i 3. Jeśli interesuje Cię Guardian 4, to zapraszam do filmu, którego adres znajdziesz w opisie. Ten materiał jak zwykle został podzielony na części, które również tam rozpisano. Zaczynamy od Guardiana 1, którego będziemy obsługiwać aplikacją GSM Alarm System, dostępną na Androida i iOS-a. Na początku przywracam fabryczne ustawienia urządzenia. W celach pokazowych do każdego urządzenia zaprogramuję tę samą czujkę PIR. Prowadź instrukcję. Kopywanie czujki. Po zaprogramowaniu sprawdzam, czy czujka działa. Czas na uwierzytelnienie naszego numeru. Aby dodać numer do centrali, należy najpierw wejść w ustawienia systemowe. Następnie wprowadzamy instrukcję, zaczynając od liczby 51, odpowiadającej za pierwszy zarejestrowany telefon w naszym alarmie. Potem należy wpisać odpowiedni numer telefonu. Kolejnym etapem będzie zaprogramowanie powiadomień SMS. Podając instrukcję 49, a następnie numer telefonu, wskazujemy, gdzie centrala ma wysyłać wiadomości tekstowe. Teraz centrala wie, do kogo dzwonić w razie uruchomienia alarmu. Teraz przejdźmy do aplikacji. Na początku należy wyrazić zgodę na korzystanie apki z funkcji smartfona. Dodajemy naszą centralę. W pierwszym oknie nadajemy nazwę, w drugim zaś numer karty SIM zainstalowanej w alarmie. To wszystko. Możemy teraz uzbroić alarm i sprawdzić, czy działa. Alarm wyzwala się, wysyła wiadomości tekstowe i po chwili wykonuje połączenie. Rozbroję alarm poleceniem SMS. W dalszych ważniejszych opcjach aplikacji możemy sprawdzić stan uzbrojenia alarmu. Możemy dodawać numery, do których mają być wykonywane połączenia lub mają zostać wysłane wiadomości tekstowe. Przez aplikację możemy też zmieniać nazwy stref. Zrobię to teraz i wyzwolę alarm. Alarm ustrojony.
Jeszcze jedna ciekawa funkcja to przycisk interkomu. Po prostu wysyłamy odpowiednią wiadomość. I w tym momencie możemy rozmawiać z naszym alarmem. W Guardianie 2 korzystamy z aplikacji Easy Security. Włączamy tryb SMS i dodajemy urządzenie. Pierwsze okienko to numer alarmu, a drugie to jego hasło użytkownika. Domyślne hasło w Guardianie 2 to 4 dwójki. Spróbuję teraz uzbroić i rozbroić alarm. Personalizując alarm, nie zapomnijmy o kilku ważnych kwestiach. Wejdźmy w ustawienia kodem 1111. W menu głównym, w zakładce numer telefonu, dodajemy interesującego nas odbiorcę. Idąc dalej w menu, widzimy numer SMS, który też warto dodać. Na koniec wchodzę w ustawienia i szukam opcji wysyłania powiadomień SMS, które powinny być włączone. W Guardianie 3 znowu działamy w oparciu o aplikację Easy Security, ale tym razem otrzymujemy znaczne możliwości. Po pierwsze, centrala połączy się z telefonem poprzez Wi-Fi, co nie tylko pozwoli na sterowanie alarmem, ale też ułatwi i przyspieszy dodawanie akcesoriów. Programujmy. Wchodzimy w tryb Wi-Fi. Jeśli nie mamy jeszcze konta, tworzymy je za pomocą przycisku Sign Up. Jeśli już je mamy, to logujemy się. W alarmie wchodzę w ustawienia Wi-Fi. Łącząc się z aplikacją, wybieramy opcję Soft App – Konfiguracja. Od razu ją kliknę, ponieważ od tego momentu mam aż 5 minut na ustawienie aplikacji. W pierwszym polu szukamy naszego Wi-Fi, a w drugim wpisujemy hasło. W widocznym ostrzeżeniu producent informuje nas o tym, że centrala nie będzie współpracować z Wi-Fi działającym na paśmie 5 GHz. Teraz urządzenia się szukają, a po chwili parują. Od tego momentu aplikacja pozwala na uzbrajanie i rozbrajanie alarmu, a także na dodawanie i usuwanie wybranych bezprzewodowych akcesoriów. Na koniec ustawię tryb SMS. Standardowo w pierwszym okienku wpisuję numer karty SIM zainstalowanej w alarmie, a pod spodem wpisuję hasło użytkownika, które w Guardianie 3 to 1234.
Aby wydawać polecenia alarmowi RED 1, musimy wykonać połączenie na numer karty zainstalowanej w centralce. Jeśli interesuje Cię programowanie aplikacji z Guardianem 4, to w opisie zamieściliśmy link do materiału, który rozkłada ten alarm na czynniki pierwsze. A ja dziękuję już za obejrzenie filmu i do usłyszenia.